No ładnie. Wystarczy nie być na serwerze kilka dni, a ile tu się rzeczy pozmieniało. Kurczę. Rzeczywiście troszeczkę mi nie było na serwerze, bo z tego pierwszego i drugiego odcinka, którego no, nie wiem czy wstawię, pewnie tak, równocześnie z tym, to rzeczywiście troszeczkę mnie nie było. Tutaj jest kopalnia, już tam zresztą byłem. A widzieliście pewnie na odcinkach Karmiriego, Janaka, Matysa i tak dalej, także nie będę już tam złazić. Jest tu strasznie dużo modyfikacji, których nie znam, więc na razie się nimi nie będę bawić. Poczekam na Karmiriego, który za pół godziny powinien się pojawić i wtedy z nim będę także nagrywać jeszcze z odcinek czy dwa. Do tego czasu postaram się samemu coś nagrać. A czym się zajmiemy? No już tutaj się zacząłem interesować, z czego mogę korzystać. I pomyślałem sobie, tak, tutaj nie jest wiele modyfikacji, które znam, oczywiście poza takimi podstawami jak Iron Chest i tak dalej, i tak dalej. Znalazłem Liquid XP. Z tego co się orientowałem, to tutaj niewiele. O. To nie, nie ten. Niewiele tutaj chłopaki się zajmowali tym. Skąd ta woda? Skąd ta woda? Ej, to ze mnie się leje? No co wygląda? Wygląda na to, że tutaj. O, tutaj mamy jeszcze temperaturę i poziom odwodnienia i tak dalej. Także, że niby jest coś takiego. Więc prawdopodobnie ta woda będzie się ze mnie lać w miarę jak będzie mi zbyt ciepło. Nie wiem, możliwe. W każdym razie tak, zajmiemy się dzisiaj Liquid XP. I tutaj chyba nie ma potrzebnych rzeczy do stworzenia tanka. Czyli to jest to, dokładnie to. Czyli będziemy potrzebować bodajże Rolling Machine. Dokładnie to. I tutaj receptora się nie zmieniła. Chłopaki nakopali Irona zapewne, także pistona będzie z czego zrobić. Redstone chyba też skopali. Więc zajmę się teraz Rolling Machinem. Ojej, jak to strasznie głośno mi się zrobiło. Chwila, moment. Czy to bloki odpowiadają za skill? Kurczę, nie to. Chyba nie wiem. Dobra. Jakoś chyba i tak swoją głośność ustawiałem na dość wysoką. Więc nie powinniście mieć problemu z usłyszeniem mnie. Mimo tego, że ja tutaj strasznie głośno odbieram te wszystkie dźwięki z Minecrafta. Jednak jeszcze trochę sobie ściszę. Dobra. I właśnie, nie wiem, nie mam pojęcia, gdzie chłopaki powstawiali potrzebne mi rzeczy. Czyli iron oraz redstone. Tutaj? Nie. Może gdzieś tu? To się jakoś otwiera? Kurczę, nie wiem. Zupełnie nie znam tych modyfikacji. Tutaj też nie. Nie mówcie, że muszę sobie sam iść skopać. To by była, to nie wiem, no, tragedia, po prostu tragedia. Tutaj naprawdę niczego nie ma? Rany.
Poczekajcie sekundkę, ja muszę zapytać Karimiriego. Jestem z powrotem. Karimiri w międzyczasie zrestartował serwer. Właśnie to był auto restart, więc serwer sam się zrestartował. Wiem już, jak się dostać do tych oto surowców. Wystarczy kliknąć. O, i wypadają. Super. Tak, bardzo super. Jeszcze mi brakuje drewna. Okej, mamy. Możemy zacząć działać. A, chwila. Jeszcze zapomniałem o cobblestone na nasze pistony. Tak. Dobra. Cztery sztuki, super. Jeszcze gdzieś za podział. O Jezu. Chwila, burzę to ja chyba prześpię. Okej. Zastanawiam się, czy gdzieś nie ma takiego zapodzianego, niepotrzebnego stołu do craftowania. To bym sobie wykorzystał, a nie tworzył nowy. Ale tutaj coś. Wow! Przeskoczyło. Dobra. To bym stworzył. To bym wykorzystał, zamiast stworzyć nowego. No po co, jeżeli gdzieś jest i się nikomu nie przydaje. Tak. Ale tutaj nie widzę czegoś takiego. Niestety, więc będę musiał znowu stworzyć. Okej. No i mamy nasz rolling machine. Teraz będziemy potrzebować jeszcze Accu's akumulatora oraz takiego Steam Dynama. Dobrze, to się nie zmieniło. Akumulator. Coś się pochrzaniły te teksturki. Jakie się robi? A zwykłe szkło też idzie. Tak, zwykłe szkło też idzie. Idą dwa koperki i pneumatic servo. Szkła chyba też tam będę potrzebował szukać. Prawdopodobnie. Ja tutaj nie powinienem już zaglądać, bo wiem, że tam nic nie ma praktycznie. Nie wiem, co to za odgłosy. Zaczynają mnie irytować. O, dobra, mamy. Co tam jeszcze potrzebne nam było? Na pewno koper ingoty. Koper. Koper. Dobra. Co jeszcze w tym to resztą to mamy. Machine frame. To będzie glass, iron i tinger, czyli wszystko co do tinu. Tin. Tam kamień, no to wiadomo. Jeszcze patyczki, a patyczki to chyba będę. No, zrobię sobie. Nie ma żadnego problemu. Okej, więc będę potrzebował chyba czterech. Raz, dwa. Tutaj. Aha, trzech, przepraszam. Trzech tych girów. Wiem, zapewne oglądacie mnie i myślicie sobie, kurde, Dark, jesteś taki nieogarnięty w tych modyfikacjach, rzeczywiście. No, ja mówiłem, nie grałem ostatnio, no to nie wiem, co mnie tu może spotkać i co tu mnie może czekać. Dobra, to się robiło tak, czy jeszcze? Aha, dobrze, pamiętam. Okej, czyli teraz robimy machine frame. Hop, muszę sobie poprzypominać te wszystkie recepturki. Bo szczerze mówiąc, to też nie pamiętam za bardzo. Machine frame też się zmienił. Aha.
Jak sobie przypomnę, jeny, jak ja dawno nie grałem w Minecrafta. Cokolwiek tam robiłem, kiedy siedziałem nad teksturkami do 1.8, wiem, że ostatnio nie udostępniłem jeszcze tej wersji, ale... O, jeszcze nie zrobiłem... Chwilę, jeszcze nie zrobiłem baniaczka, czytaj wiaderka. Okej, to już mamy. Więc chyba wszystko już. To dwa giry tutaj, pneumatik, dwa szkiełka. To się robi dziwne. Okej, Steam Dynamo. A, jeszcze. To. Chwila, chyba znowu się odwodnił. Odwodniłem się? Nie, przegrzałem się. Gdzie ja posiałem te butelki z wodą? I w ogóle jak tu się ochłodzić? Okej. Lepimy się. To pomoże trochę? Wiem, że się trochę nawodniłem, ale... Kurczę, nie wiem jak się ochłodzić. Na pewno jest to proste i właśnie się ze mnie śmiejecie z tego powodu, że kurczę, Darki, jak można tego nie ogarnąć. Ale no rzeczywiście nie wiem. Okej, więc tak. Silver, jeden silver mi jest potrzebny. Tin, silver. Tak. Pem, 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 pem. Okej. Jeszcze potrzebuję dwóch girów. Okej. A, oczywiście. Jestem głupi, nie zwracajcie na to uwagi. Aha, nagrania będą po około 20 minut, mniej więcej. Dlatego, że za bardzo nie chcę, by coś do mnie napisało. Dobra, nieważne. Ktoś mnie kocha, ale to nie jest istotne. Teraz nagrywam i nie zajmuję się głupotami, tak? Typu na przykład kochanie. Nie. Czas zadbać o moich fanów. Okej. Mamy Steam Dynamo. I teraz przydałoby się gdzieś umiejscowić naszą... Znowu ktoś do mnie pisze. Jeżeli coś słyszycie, to was przepraszam. A tutaj co jest? A tu jest ta jaskinia, do której dokopał się Karimiri. Chyba kogoś zabije. Tak. Jakby ktoś był zainteresowany, to Aci się nudzi i postanowiła do mnie napisać. Dosłownie to mi napisała właśnie przed chwilą. Dobra, tutaj chyba miejsce jest zajęte. Więc bardziej przydałoby się... No, powiedzmy, że tutaj zrobimy taką alejkę. No, oczywiście, że mi się zepsuje. Taką alejkę do naszego. Chociaż nie, wartoby. Tam będzie Liquid XP, ale tutaj wartoby jeszcze gdzieś wcisnąć nasz kurczę. Rolling Machine. Tak, dokładnie o tym chodziło. Z tego co pamiętam, to chyba to działało na właśnie energię tę z Thermal Expansion. Z tego co pamiętam, mam nadzieję, że tak nadal jest. Dobra.
Mam nadzieję, że Accius akumulator działa tak samo jak wcześniej. I potrzeba jeszcze napełnić tutaj wodą, tak? I chyba nie da rady tego zrobić, jak zrobić kolejnego wiaderka. Tak, prawdopodobnie znowu robię coś, co już było zrobione. Sorry! Sorry, kochani! Nie miejcie mi tego za złe. Bambusy, które tu posadziłem, jak widzę, rosną. Moi drodzy się nim... Moi chłopacy są... Kurczę, moi chłopacy, jak to brzmi. Ale opiekują się, także nie powinno być problemu. Dobra, Rolling Machine. I Steam Dynamo. Klucz. 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 A właściwie hammer. O, jest tutaj. Tin. Iron, 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 dobra. To na pewno mi się przyda w przyszłości, więc mogę od razu sobie stworzyć. Aha. Ale to powinno się łączyć. Chyba, że zrobię jeszcze inaczej. Postawię tutaj. I teraz, jakbym rzucił coś, co się pali, to powinno działać. Chyba. MJ. Czy to naprawdę nie chce działać? Nie chce nic. Działa na MJ, więc co działa na, co tworzy MJ? Buildcrafts. Aha. Dużo mi to pomogło. Coś Karimiri wspominał o tym, że twórcy się nie lubią, ale mimo wszystko nie sądziłem, że aż tak. No tak, tutaj ref. Kurczę. Co mi daje, jeżeli tutaj wpiszę MJ? Coś mi to dało. Dobra, tutaj jest coś takiego, co może mi pomóc. Ale co potrzebuję do... Bo to nie pobierze z EQ, z akumulatora chyba wody. Chyba. Zresztą nie potrzebuję tego jakoś strasznie dużo, więc mogę spróbować to zrobić. A nie, to złoto, tak? Da się to da jakoś wstawić? Da się, dobra. Czy da się wstawić? No, głupie pytanie trochę, no nie? Okej, okay, jest. Teraz
Jeszcze potrzebujemy jednego pistona. Ta przerwa była oczywiście po to, żeby trzymać was w napięciu, prawda? No, ja nie mam takich zacięć, no, żeby nie było. Okej. Zobaczymy, czy to tym razem będzie chciało nam współpracować, ewentualnie. To nie powinno się rozwalić. O, właśnie. I się nie rozwaliło. Okej, to rzeczywiście. Steam. A, bo to potrzebuje jeszcze wajchy, tak? Zgadłem? Chyba tak. Bo naprawdę strasznie dawno już nie. Co ja robię? Nie, Adam, tak się wajchy nie robi. Znaczy Adam, nie, tutaj się nazywam Dark. Zaraz, zaraz. Nie zgadniecie, kto dzwonił. Oczywiście Acia. Dobra, co nam... dobra, jest Steam. Rozumiem, że jeżeli Steam będzie od... Steamu będzie odpowiednio dużo. A, dobra, coś tu się dzieje. Coś tu się dzieje. O, to potrwa wieki. Dobra, w tym czasie, póki co będzie się tworzyć, potrzebujemy oczywiście tego więcej. Potrzebujemy tego nawet jeszcze więcej. Nadmiarne mi na pewno nie zaszkodzi. No, tego też sobie weźmiemy. A, muszę się napić, inaczej chyba zdechnę. Nie wiem, jak to działa. Dobra. Dobra. Gdzie jest nasza woda? Tutaj jest nasza woda. Serio, teraz gdziekolwiek i idąc muszę wziąć z sobą pełno wody. Mam nadzieję, że to na to jest w jakiś sposób trochę lepsiejszy. Dobra, są cztery, no ale dobra, tym się nie zajmujemy. Teraz będziemy potrzebowali tu sobie trochę pokopać. Nie, jakoś strasznie dużo. O tyle, o ile. By nam się zmieścił pojemnik oraz to, czego będziemy używać do przechowywania naszego expa, którego mam już całe 10 poziomów, strasznie dużo wiem. Ale podejrzewam, że tutaj chłopaki i dziewczyny, jeżeli Pixel Lady gra, znaczy dziewczyny, dużo, jedna, cała jedna się uchowała. No chyba, że Patty gdzieś tam się przymusi do nagrywania, aczkolwiek bardzo nie sądzę, dlatego że no Patty jest obecnie zajęta. Tak. W każdym razie, serio, jest aż tak gorąco. W każdym razie tutaj na pewno będą korzystać częściej niż ja. O, tutaj się już nagrzał. Już się nagrzał, dobra. Czego będę potrzebować do... katalizatora.
Katalizator. Nie, tego nie potrzebuję. Absorbera potrzebuję. Pressure plate, 8 stone'a i wiaderko. Do wszystkiego potrzebne jest wiaderko, ale wiaderko mamy. Tylko stone'a czy mamy? Gdzieś tu był stone, widzę go. Tak, mamy stone'a. Mamy wiaderko. Mamy moc. Znaczy, będziemy mieć. Okej, weźmy to. Nie tutaj. Gdzieś powinniśmy go postawić, o na przykład tutaj. To jeszcze nie będzie zbierać, chyba że będzie, tak. Właśnie zebrało mi kilka poziomów. Ale sam sobie dużo tego nie będzie trzymał. Tylko będziemy potrzebować jeszcze właśnie. Dokładnie tego, tak. Ale to za moment. Czy tutaj mamy jakieś rury? Tak, zapomniałem, że mogę skorzystać z tego. Ipe. Czy mamy rury z Thermal Expansion? Bo coś mi się widzi. A, bo tam to się nazywało inaczej, tylko jak? Liquidat? Inaczej na pewno. Jak jest ciecz po angielsku? Kurczę, nie wiem. Dobra. Zobaczymy, czy damy radę tymi standardowymi, przepraszam, pipami z Buildcrafta. Na pewno będziemy potrzebować wooden. Z wosku albo zielonego barwnika, ok. Czyli no, zwykłe, no to tak jak zwykle się to robiło. Dobra. Nie wiem po co tyle nam, ale przydadzą się na pewno. Na pewno się przydadzą. Okej, okay, 8 takich. Teraz będziemy potrzebować trochę barwnika oczywiście. Okej, okay, spejczył nam się. To są chyba już gumowce, tak? Jakie spejczyło, Dark? Nie zakłuło się na śmierć, o ile itemki umierają. Tutaj chyba jednakże nie ma tych barwników. Okej. Aha. Czyli z jednego takiego mamy tylko jeden taki. Super. Tutaj musimy zrobić sobie podkop. I chyba także zrobić kolejną wajchę. Tylko będę mieć problem, żeby to jakoś ułożyć w swoim ekwipunku z oczywistych powodów. Dobra. Nam się połączy? Bo łączy się, dobra. Teraz tak, teraz musimy to sobie połączyć z tym. A, sorry. Najpierw tak.
Nie wiem, co się stało. Gdzieś mi internetki wyleciały. Dobra, nie chcę jeszcze sobie potworzy. A my sobie chwila. Czy zrobimy już sobie tutaj zbiornik? Zbiornik. Mi chodzi tylko o taki zwykły tank. No, dobra. Chyba nie będzie. Back to game. Chyba nie będzie problemu, żeby sobie z takich tanków porobić kilka. Oraz takich z okienkiem. Tak to się robiło? Szkło. Chyba nie. Chyba się robiło z tych paneli. Też nie? To jak się robiło z te szkło? A, dobra. Owszem, z paneli, ale nieco inaczej niż to zapamiętałem. Hie, hie, hie. Dobra, mamy. Ile ja tego zrobiłem? Okej. Muszę to gdzieś podkładać. Hop. Dobra, to niechże się już. Dobra, mamy. A, wpadł. Okej. Więc to jeszcze musimy zrobić sobie kraty. Na pewno chłopaki nie tworzyli krat. Mamy kraty, nie musimy tworzyć krat. Dobra. Potrzebujemy dwóch w sumie. Oczywiście najpierw musimy sobie zrobić wajchy, o czym musiałem zapomnieć. Chyba, że te też się tworzą po 8. Tak, tworzą się po 8. Więc nie potrzebujemy więcej. Nie potrzebujemy tego aż tyle. Okej, kraty możemy odłożyć. I teraz. Jak duże to będzie potrzebne? Na razie nie będzie co trzeba. Możemy wmurować oczywiście ten drugi zawór, ale nie będziemy na razie go potrzebować za bardzo. Po prostu zrobimy sobie o w ten sposób zabudujemy. Serio? Chyba jednak będziemy potrzebowali trochę więcej tych ścian. To nie jest jakiś duży problem, ale dobra, zrobimy sobie taki standardowy. O proszę. Zbiorniczek. I proszę, oto mamy. Wszystko nam działa. Super. Teraz musimy się tam dogrzebać do zaworu. Ha. Niezastąpiony dirt nam w tym pomoże, oczywiście. Hop. Dobra, mamy tu zawór. Ale chyba chcemy mieć go trochę z boczku. I teraz co? I teraz oczywiście nie mamy dostatecznie dużo rur do tego celu.
No ale myślę, że tyle, ile w tym odcinku zrobiliśmy, to chyba na razie wystarczy. Także, o Boże, przegrzałem się. O Boże, umieram. No, trzymajcie się i do zobaczenia w następnym odcinku Mistrzów Minecrafta i Magii. Cześć!